Robert Wieland. Niezawodna dobra nowina. Rozdział 5. Jeśli to nie jest interesujące, może to nie jest prawdziwe. Słowo Ewangelia oznacza dobrą nowinę, a dobra nowina zawsze jest interesująca. Kiedy Jezus ją głosił, pospólstwo chętnie go słuchało. Marek 12:37. Głoszona przez apostołów była również tak potężna i atrakcyjna, że ich wrogowie przyznali, że wywrócili świat do góry nogami dzieje 176. W każdym wieku Boża dobra nowina przyciągała uwagę ludzkości. Duch Święty nigdy nie przekazuje oswojonego, pozbawionego życia przesłania. Ostatnie głoszenie Ewangelii jest przekazywane przez aniołów tym, którzy mieszkają na ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom Donośnym głosem. Następnie przesłanie to potężnieje rozświetlając ziemię chwałą Apokalipsa 146 oraz 18 1 po 4. Aniołowie symbolizują służbę sług bożych. Ten scenariusz wymaga najpotężniejszej i najciekawszej komunikacji, jaką kiedykolwiek słyszał świat. Bycie neutralnym w zetknięciu z nią jest niemożliwe. Podobnie jak w czasach apostolskich, ludzie zejdą z płotu i albo zaakceptują go całym sercem, albo odrzucą równie zdecydowanie. Każda prezentacja Ewangelii, która jest nudna i nieciekawa, jest podejrzana. Młodzież, która narzeka, że chrześcijaństwo nie jest ekscytujące, nie jest pozytywne, nie jest atrakcyjne, najprawdopodobniej nigdy nie słyszała czystego przesłania Ewangelii, która katalizuje ludzkość. Pełna prawda przesłania Ewangelii Nowego Testamentu jest najsłodszą melodią, jaka może wydobyć się z ludzkich ust. Usprawiedliwienie przez wiarę i sprawiedliwość Chrystusa. Wyobraźmy sobie przesłanie tak radosne i budzące nadzieję, że słuchacze mają ochotę pomyśleć, że jest ono zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Tak właśnie myśleli ludzie, gdy słyszeli apostoła Pawła głoszącego radosną nowinę. Dzieje 13:32. Przesłaniem jest nie tyle cud nakarmienia głodnych ludzi, co większy cud rozwinięcia duchowego apetytu u ludzi, którzy są tak niedożywieni, że nawet nie czują głodu prawdy Słowa Bożego. Pan chce, abyśmy nauczyli się doceniać, jakim błogosławieństwem jest zdrowy apetyt. Bez niego życie nie jest warte przeżycia, a śmierć głodowa może być jego rezultatem. Pan jest nie tylko naszym pasterzem, ale także naszym gospodarzem, który sadza nas przy swoim stole, pełnym pożywnego, duchowego pokarmu. Ale większość z nas nie jest duchowo głodna i spragniona, a wielu dosłownie głoduje za pokarmem dla swoich dusz. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu mija bez osobistego spożywania chleba życia. Milioner głodujący z braku apetytu może być w gorszej sytuacji niż uchodźca, który odczuwa głód. Ludzkość umiera z powodu braku nauczania na temat sprawiedliwości przez wiarę w Chrystusa i pokrewnych prawd. Nieocenione błogosławieństwo uczucia głodu i pragnienia. Istnieje szczególne szczęście, które przychodzi do tych, którzy odczuwają ten duchowy apetyt. Jezus mówi: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Mateusz 5,6 Jakiego rodzaju szczęścia zaznamy, gdy nauczymy się odczuwać ten głód? Znajome prawdy biblijne zaprezentują się naszemu umysłowi w nowy sposób. Teksty pisma świętego, których być może nauczyliśmy się w dzieciństwie, nabiorą dla nas nowego znaczenia. Będziemy wiedzieć, że sam Chrystus prowadzi nas przez swego ducha, boski nauczyciel będzie u naszego boku. Co więcej, nie będziemy już musieli zmuszać się do mówienia innym o naszej wierze, Odczujemy motywację do mówienia innym o pocieszających rzeczach, które zostały nam objawione. Będziemy chcieli przekazać jakąś świeżą myśl w odniesieniu do charakteru lub dzieła Chrystusa. Będziemy mieli jakiś wgląd w Jego miłość, którą będziemy mogli przekazać tym, którzy Go kochają i tym, którzy Go nie kochają. Mądrość, która pozwoliła Jezusowi dotrzeć do wszelkiego rodzaju ludzi, może być przekazana temu, kto w Niego wierzy, ponieważ On mówi, że większe dzieła od tych czynić będziecie, bo ja idę do Ojca Mego, Jan 14:12. Kiedy Pan mówi, że jesteśmy błogosławieni, gdy łakniemy sprawiedliwości, o jakim rodzaju sprawiedliwości musi On mówić? Jest tylko jeden rodzaj, ten, który jest przez wiarę. Żadna ludzka dusza nie posiada nawet odrobiny wrodzonej, naturalnej sprawiedliwości. Biblia mówi, że wszyscy podobnie zgrzeszyli i cały świat stał się winny przed Bogiem. Rzymian 3:23. Pierwszym krokiem do otrzymania daru prawdziwego zbawienia jest uświadomienie sobie i wyznanie, że całkowicie go potrzebujemy. Chrystus nie jest naprawiaczem, który nas trochę połatał. Ci, którzy się nawracają, Zostają stworzeni na nowo, otrzymują nowe serce. Jan 3:3 3-8, Psalm 51,10 oraz Ezechiel 36, 26. Innymi słowy, ci, którzy czują, że już rozumieją sprawiedliwość przez wiarę, tracą błogosławieństwo, podczas gdy ci, którzy czują pustkę, są jedynymi, którzy mogą zostać napełnieni. Jest to tragiczna rzeczywistość. Ponieważ są nawet tacy pastorzy i przywódcy kościelni, którzy nie odczuwają swoich potrzeb i nie mają apetytu, czują się syci, podczas gdy są głodni. Według Pana Jezusa, zarówno przywódcy, jak i zwykli ludzie mamy podstawowy ogólny problem. Zwracając się szczególnie do przywódców swego ludu w dniach ostatecznych, Jezus mówi Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Apokalipsa 3, 16 i 17. Jest to inny sposób powiedzenia, nie odczuwam głodu ani pragnienia. Pan opisuje, jakiego lud ogólnie czuje się bogaty w swoim zrozumieniu Ewangelii, podczas gdy w rzeczywistości jest rozpaczliwie biedny. Mamy prawdę, rozumiemy doktrynę sprawiedliwości przez wiarę, tak się chwalą. To poczucie zadowolenia skazuje nas na światowe zakłopotanie, ponieważ on mówi, że jesteśmy nędzni i pożałowania godni, biedni, ślepi i nadzy. W takim chrześcijaństwie niewiele jest rzeczy, które mogłoby zwrócić uwagę świata. I jak mówi sam Pan, tymi, którzy przede wszystkim wykazują ten brak zdrowego apetytu, są przywódcy jego ludu w dniach ostatecznych. Anioł Kościoła to nie to samo, co sam Kościół. Kościoły są siedmioma złotymi świecznikami, ale aniołem kościoła Laodycejczyków jest jego przywództwo, w tym administratorzy, wychowawcy, pastorzy, starsi, diakoni, nauczyciele, przywódcy młodzieży itd. Pan mówi, że jako grupa dzielimy tę wspólną chorobę poczucia sytości, podczas gdy w rzeczywistości jesteśmy niedożywieni. Nie krytykuje nas ani nie szuka w nas winy. Jest lekarzem, który mówi pacjentowi prawdę, że ma raka i tylko natychmiastowa operacja uratuje mu życie. Jest to przesłanie miłości, ponieważ tylko tych, których kocha intymną miłością rodzinną, Fileo strofuje i karci. Apokalipsa 3:19. Przesłanie uzdrowienia dla Kościoła. W dawnych czasach wierni kaznodzieje błagali Boga, aby wyniosłe serca członków Kościoła zrozumiały i głęboko odczuły znaczenie odkupienia oraz starały się nauczyć łagodności i pokory Jezusa. We wszystkich Kościołach są poważnie myślący ludzie, którzy czują, że coś jest nie tak. Głęboko czują, że przebudzenie prawdziwej pobożności jest największą i najpilniejszą ze wszystkich naszych potrzeb. Widzą pychę w Kościele, hipokryzję, oszustwo, próżność ubioru, frywolność i rozrywka. Widzą pragnienie dominacji. Wszystkie te grzechy mogą zaciemnić umysł tak, że nie można dostrzec wiecznej rzeczywistości. Nawet jeśli obecnie odczuwamy brak przebudzenia i reformacji, istnieją piękne obrazy sukcesu, które opisują przyszłość Bożego dzieła. Ta Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi, mówi Jezus z przekonaniem. Ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pana, tak jak wody pokrywają morze. Wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie. Mateusz 24, 14, Apokalipsa 18, 1-4, Habakuk 2, 14 oraz Joel 2, 28-32. Jezus porównał swój lud do bukłaków, które nie mogą pomieścić nowego wina, jeśli same nie staną się nowe. – Mateusz 9.17 Jeśli przez wiarę w Chrystusa staniemy się nowymi bukłakami, On napełni nas nowym winem, drogocennej prawdy Nowego Testamentu. Bóg da dodatkowe światło, a stare prawdy, które dawno zostały utracone, zostaną odzyskane i zastąpione. Jedno zainteresowanie przeważy. Jeden temat pochłonie wszystkie inne. Czysta, nieskażona ewangelia Chrystusa naszej sprawiedliwości. Zobacz Jeremiasz 23:6, 33:16 oraz Izajasz 32:17. To ostatnie przesłanie ma być proste, piękne i zawsze interesujące. Przyszłość w Bożym planie musi być dobrą nowiną. Gdy odkryjemy, czym jest to najcenniejsze przesłanie, przekonamy się, że różni się ono od tego, co powszechnie uważa się za naukę o sprawiedliwości przez wiarę. Odkryjemy, że popularne idee spoza Biblii przeniknęły do naszego myślenia tak, że Chrystus wydaje się odległy i daleki, nie troszcząc się o nas. Prawda o nim jest dobrą nowiną o wiele lepszą niż większość ludzi sobie wyobraża. Objawienie Chrystusa naszej sprawiedliwości ukazuje go jako zbawiciela bliskiego, a nie dalekiego. Jak możemy nauczyć się odczuwać głód i pragnienie? Rzadko można uzdrowić chorą osobę poprzez przymusowe karmienie, choć w nagłych przypadkach może to być konieczne. Zaciskanie zębów i pięści oraz zmuszanie się do czytania Biblii i modlitwy może być pomocne, ale jest wątpliwe. Zdrowa osoba nie je dwóch lub trzech posiłków dziennie, ponieważ tak nakazuje jej Biblia lub lekarz. Je, ponieważ jest głodna, popycha ją do tego apetyt. Ten głód jest tym, co prawdziwa Ewangelia aktywuje w sercu wierzącej osoby. Jeśli tego głodu nie ma, przyczyną musi być jeden lub drugi z dwóch problemów. Dana osoba nie zrozumiała, jak dobra jest dobra nowina, lub nie daj Boże, odrzuciła ją. Na przykład Pan mówi, Dla Was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i wyjdziecie i utyjecie jak cielęta karmione w stajni. Malachiasz 4.2. Zauważ, że uzdrowienie aktywuje wzrost. Bać się jego imienia nie oznacza bać się, że on cię ukaże, jeśli się nie poprawisz. Oznacza to szanowanie jego charakteru. A to staje się możliwe tylko wtedy, gdy widzisz i doceniasz Jego dobroć. A to z kolei zależy od zrozumienia tego, co wydarzyło się na krzyżu. Wszystko to jest procesem uzdrawiania. To jest właśnie doświadczenie, którego dokonuje prawdziwa wiara w Chrystusa. Nasze naturalne, nienawrócone serce jest nieprzyjaźnią wobec Boga, czyli wopcowane od Niego, Rzymian 8:7. Ale miłość objawiona na krzyżu leczy to wyobcowanie. Wszystko jest z Boga, który pojednał nas z sobą przez Jezusa Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie pojednał świat z sobą, nie przypisując im ich win i przekazał nam słowo pojednania. Dlatego jesteśmy ambasadorami Chrystusa, tak jakby Bóg błagał przez nas. Błagamy Was w imieniu Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem sprawił, że ten, który nie znał grzechu, stał się za nas grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 2 Koryntian 5, 18-21. W innym miejscu Paweł nazywa to doświadczenie przyjęciem pojednania. Rzymian 5, 11. Wracając do ilustracji Malachiasza o cielętach w oborze: proces wzrostu rozpoczyna się natychmiast, a wzrost zawsze charakteryzuje się zdrowym apetytem. Dorastające cielęta nie mogą mieć dość jedzenia. Nie trzeba ich zmuszać do jedzenia. Coś jest nie tak, jeśli musimy zmuszać się do czytania Biblii i modlitwy. W sercu wciąż tkwi zakopany korzeń wyobcowania od Boga. Coś jest nie tak, jeśli mąż lub żona muszą zmuszać się do spędzania ze sobą czasu. Mężu! Żono, podjąłem noworoczne postanowienie. Spróbuję zmusić się do spędzania z tobą dziesięciu lub piętnastu minut każdego dnia i mam nadzieję, że uda mi się o tym pamiętać, ponieważ jeśli tego nie zrobię, obawiam się, że poniosę jakąś klęskę. Jak czuje się pan, gdy musimy nastawiać budziki i dyscyplinować się, by pamiętać o spędzaniu czasu z nim i jego słowem? Co się stało z apetytem, z naturalnym głodem, który wzbudza miłość? Jako moc Boża ku zbawieniu, czysta Ewangelia zjednuje wyobcowane serce z Bogiem przez krew krzyża, zaszczepiając głód Słowa Bożego i tęsknotę za rozmowę z Panem, która nigdy nie może być w pełni zaspokojona, dopóki nie spotkamy Go twarzą w twarz. Tak jak fizyczny głód popycha nas do jedzenia, tak pojednanie z Bogiem, czyli przyjęcie pojednania, motywuje nas do chłonnego przeszukiwania Biblii. Paweł mówi, że największą radość znajduje w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Galacjan 6,14 Oznacza to, że atrakcje, które niegdyś wywierał na niego świat, straciły na atrakcyjności. Głupia rozrywka telewizyjna i światowe przyjemności, które kiedyś pochłaniały naszą uwagę, stały się mdłe. Zasmakowaliśmy czegoś nieskończenie lepszego – Serce jest urzeczone prawdą. Zjedz pyszną brzoskwinię, fruta, gruszkę lub truskawki, a przekonasz się, że batonik nie smakuje już tak dobrze jak kiedyś myślałeś. Doświadczenie Jeremiasza stanie się twoim doświadczeniem. Znalazłem twoje słowa i zjadłem je, a twoje słowo było dla mnie radością i weselem mego serca. Jeremiasz 15:16. Czy nigdy nie ma czasu na karmienie na siłę? Być może tak. Ale tylko w nagłych wypadkach. To nowe doświadczenie jedności jest czymś, co Pan zapoczątkował, ponieważ to On pojednał nas z sobą. On również stara się je utrzymać. Zwróć uwagę na poniższe słowa, które mówią o doświadczeniu Chrystusa. Stanie się ono również Twoim, jeśli nie będziesz się opierał. Pan Bóg dał mi język uczonych, abym umiał znużonemu mówić słowo w odpowiednim czasie. Budzi mnie każdego ranka, pobudza moje uszy, abym słuchał tak, jak uczeni. Pan Bóg otworzył mi uszy, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Izajasz 54, 5 Miłość Chrystusa jest aktywna, a nie tylko bierna. Nie jest zdystansowany i nie mówi nam, bierz albo zostaw. On bierze nas za rękę, aby nas prowadzić. Ja bowiem, Pan, Twój Bóg, trzymam Cię za Twoją prawicę. Izajasz 41:13 Nie opieraj się jego prowadzeniu i nie odwracaj się Jezus obiecał że pośle Ducha Świętego jako swojego zastępcę aby przebywał z wami na zawsze Jan 14:16 To on budzi nas poranek po poranku abyśmy słuchali studiowali i spożywali słowo Twoje uszy usłyszą słowo wołające za tobą to jest droga chodź nią Izajasz 30:21 Podejmij decyzję, by odpowiedzieć na Jego przebudzenie, Jego potrzeb. Niech odpowiedź Dawida będzie Twoją. Gdy powiedziałeś: Szukaj mojego oblicza, moje serce odpowiedziało Ci: Twego oblicza, Panie, będę szukał. Psalm 27.8 Piotr mówi o tym wielkim apetycie, który jest w nas generowany przez Ducha Świętego. Jako nowo narodzone niemowlęta, pragniecie czystego mleka słowa. Abyście przez nie wzrastali, jeśli rzeczywiście zakosztowaliście, że Pan jest łaskawy. 1 Piotr 2.2. To nie tylko polecenie, to obietnica niekończącego się szczęścia, jakie przyniesie Ci społeczność z Panem. Wszystko to staje się możliwe dzięki skosztowaniu, że Pan jest łaskawy. Dlatego właśnie powstała ta książka, będąca próbą aktywowania tego smaku. Od tego momentu apetyt sam siebie zadba. To nie sugeruje, że przypadkowe impulsy są sposobem na studiowanie Biblii i rozmowę z Panem w modlitwie. Nasze posiłki nie są przypadkowe. Mamy wyznaczone regularne pory i nie mamy pretensji, że odrywamy się od pracy lub zabawy, by coś zjeść. Zaplanuj czas na codzienne nabożeństwa z Panem i Jego Słowem. Oryginalny tekst z Księgi Izajasza 55.6 brzmi następująco. Zwróćcie uwagę na Pana, póki można go znaleźć. Wzywajcie go, póki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a niesprawiedliwy swoje myśli. Niech powróci do Pana, a on się nad nim zmiłuje, i do naszego Boga, bo on obficie przebaczy. Jak ktokolwiek może oprzeć się tej boskiej inicjatywie?